zapraszam Was na Daily Vloga. Mam trochę rzeczy do załatwienia, mam nadzieję, że ten dzień będzie dość ciekawy. Pierwszy przystanek to jadę spotkać się z moim mężem na zakupy świąteczne. Znaczy takie wstępne robimy, bo nienawidzimy tłumów i nie chcemy też tego ogarniać w ostatniej chwili. Także już trochę rzeczy mamy nawet kupionych. Wyszliśmy z TK Maxa, znaczy już się pożegnałam z moim mężem, bo akurat musiał wracać do pracy. I teraz idziemy do Marks & Spencer, do spożywczego tego supermarketu i do sklepu no takiego docelowego. Jesteśmy w Marks & Spencer i szukamy czegoś fajnego, może do domu, właśnie na prezent dla kogoś. Nie dokładnie. Dla kogo dokładnie. A tutaj mamy ten cały supermarket. No fajnie to wygląda, muszę wam powiedzieć, no jestem oczywiście zajska. Ale ślicznie. Ile to kosztuje? 25 zł jedno. Boże. O, to jest ładne. Kalendarze. Serwetki. Nie, to nie są serwetki, to są pamiętniki. Tak z daleka myślałam, że to. Bardzo ładnie. To kosztuje 35. To nawet ładne jest. Tutaj już na półkach zniknęło większość. Jesteśmy w Bordeaux na lunchu. I na razie malujemy. Czekamy na jedzenie. Pijemy wodę i Nestlé. Malujemy dzieło sztuki. Kurczaczek. U mnie polędwiczki z bardzo dobre w takim sosie miodowo. Jakimś musztardowym chyba, czy co? Dobra, pesto. Ketchup. Chcesz mówić? Mojej pięknej przyjaciółki, która ma swojego misia. Ile masz tego misia? Pokaż go. Tego misia dostałam na gwiazdkę w 2000 roku. Albo w 1999 jakoś. O, ale on ci bardzo dobrze trzyma. Ten misio. Trzyma się super. Sweter, jeszcze, sweter mu się nie podarł. A ktoś urobił ten sweter? Nie, na druta? Taki miał, a miał taki. Ma na imię Teddy. Teddy. Taki oczywisty. Ale fajnie. Tak. Hej, hej. Dzień dobry. Drugi kocio. Koszyczku. W koszyczku. I w kółeczku. Czyste, kiepskie światło, także was bardzo przepraszam za to. Jestem w samochodzie, właśnie jadę na event L'Oréal Paris. Zostało mi jeszcze 20 minut, bo jestem tutaj wcześniej, bo jeszcze muszę wykonać dwa telefony i napisać dwa maile. Także dlatego jestem tutaj wcześniej, ale też nie chciałam jechać w korkach, bo wiedziałam, że jak pojadę pół godziny wcześniej, to będę stała w korkach. Także nagram Wam na pewno coś z tego eventu. Myślę, że będzie na pewno bardzo fajnie. Może kogoś tam spotkam i zobaczę. W każdym razie idę sama. To, co mam na sobie dzisiaj, to jest Essie Russian Roulette. A tutaj mam Essie, nie pamiętam jaki to jest numer, kolor. Numer i kolor i nazwa. Także napiszę Wam pod spodem. Mam na sobie podkład Estee Lauder Double Wear. I na to mam ten sypki, który Wam pokazywałam w ostatnim vlogu. Na ustach mam właśnie Nivea, masło Nivea i szminkę Toma Forda Pink Dust. Mam tutaj tusz Oriflame. Powiem Wam szczerze, że ten tusz Oriflame The One, to jest taka kolekcja nowa, nie jest niczym spektakularnym, tak jak na przykład te lakiery, które Wam pokazywałam, są bardzo trwałe i bardzo ładne kolory mają i bardzo fajnie się utrzymują, tak ten tusz, no nie, te tusze po prostu się mika, nie sprawdzają, także to nie wiem, te lakiery to nie jest wszystko. Nie jest zapowiedź całej super kolekcji. Tutaj jeszcze mam na sobie cienie z paletki Naked 3 i mam jeszcze tutaj taką kredkę z Maybelline, taką ciemna zieleń, butelkowa zieleń, taka wpadająca w czarny, ale to tego tu nie widać. Sukienkę mam z H&M-u, płaszcz mam, który dostałam od mamy
i mam kozaki GES. Kurczę, mam rajstopy, prawie że, znaczy nie podarte, ale kurczę, no, że też tego nie zauważyłam wcześniej, ale nieważne. Zegarek mam na sobie Michaela Korsa i mam dwie bransoletki Tiffany i Hermes. To się często pytacie mnie, co to są za bransolety. Bransolety, jak to zabrzmiało. Mam też na sobie kulczyki. Włosy mam dzisiaj proste, mało je układam, bo miałam dzisiaj taki dość, przepraszam, zajęty dzień, a rano bardzo mnie bolał żołądek. I nie mogłam się ruszyć. Także idę, bo już gadam. Jestem w drodze na event. Już jestem w zasadzie obok, także zaraz wchodzę. Jest zimno, a jestem dość lekko ubrana, ale to nieważne. Bo zaparkowałam dość blisko, jest mi ciepło. Także zaraz zobaczymy, co jest w środku. Pozdrawiam widzów Kominy. Linka mam do kanału Karoliny podam pod spodem, bo ja uwielbiam kanał Karoliny. Myślę, że tak jak większość osób, to jest nietuzinkowe. Wróciłam już do domu. Było super. Poznałam Karolinę, tak jak widzieliście, Waszak. Świetna dziewczyna. Naprawdę jest przemiła, przesympatyczna. Od razu fajnie się dogadałyśmy. Będąc w domu, przyszła właśnie do mnie przesyłka. Tutaj ją odpakowuję z Choice'a. Przyszedł mi taki kapelusz. Może Wam pokażę więcej w holu. Teraz to światło jest takie fatalne. Ale kapelusz. Kurtka, którą mam na sobie. Ale to pokażę Wam wszystko w lepszym świetle, bo też nie wiem, czy ta kurtka do mnie pasuje. Co listy nie są zbyt takie... No wiecie jakie, ale okej. Okay. Słuchajcie, kończę. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym vlogu. Buziaki, pa. Hej. Jeszcze Wam pokażę świąteczny Big Glossy. Tutaj. Kolej to jest. Tutaj mamy świąteczną niespodziankę. Jakiś perfect gift. Jakiś na specjalny prezent. Garnier. I co my tutaj mamy? Krem BB BB, skóra normalna, upiększający krem BB, Taupa by Mariusz Przybylski, balsam olejek do demakijażu twarzy, kredka do oczu, konturówka do oczu Precision Eye Definer, lakier z Catrice z takimi drobinkami, fajny ten lakier, podoba mi się. Do tego mam So Susan ten blush, czekoladkę, pralinkę Lindor zniewalająco aksamitną, Nivea płyn 3 w 1 micelarny i wazelin Intensive Care. Ja kiedyś używałam tego wazelin i chętnie spróbuję, bo bardzo dawno już go nie miałam. Pamiętam kiedyś jakiś, nie wiem, on był na nie taki szał 10 lat temu, może 8, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to było dawno temu. I to było, no była fajna sprawa, chociaż teraz słyszałam opinię, że on jednak jest dość wysuszający, ale no nie wiem, zobaczymy. Chętnie spróbuję i się przekonam.